Chcieliśmy dzisiaj pogadać przede wszystkim między sobą. Ja postanowiłam, że odwiedzę dzisiaj Tadzia i pozadaję mu kilka takich kluczowych pytań odnośnie takiej prozy jego życia, prozy też chodzenia z Bogiem. Tadziu jest z nami, z naszą służbą, ze mną i z Arturem od 2012 roku. Dzisiaj Tadeusz jest osobą też proroczą, wstawiennikiem, zresztą mówi sam tak o sobie. Natomiast jest też ojcem, mężem i biznesmenem. Też to oglądamy, widzimy. Ale chciałabym Ci, Tadziu, takie pytanie zadać. Od czego Ty w ogóle zacząłeś takie w ogóle swoje życie z Bogiem? Bo tak, nawróciłeś się, oddałeś życie Jezusowi, spotkałeś Artura, Artur Ci głosił Ewangelię, oddałeś życie Jezusowi, ale od czego tak naprawdę zaczęło się Twoje służenie? Bo dzisiaj jest coś takiego, że ludzie oczekują jakiegoś takiego szczególnego słowa od Boga, prawda? Oglądamy to, nie? Tak. Jakiegoś takiego szczególnego przyjścia Jezusa i dopiero takiej tej ekspansji w ogóle wejścia w służbę. A powiedz jak, bo ja mam ogląd Twojej osoby i jesteś prorocza konstrukcja, obdarowana, ale nie od samego początku chodzenia z Bogiem. Nie, absolutnie. Usługiwałeś w ogóle w tym temacie, prawda? Bo dochodziłeś sobie do tego, byłeś w drodze, zanim tam się nazwałeś i tak dalej. A od czego tak naprawdę zacząłeś, że tak powiem, swoją przygodę, jeśli chodzi o służenie? Czy generalnie jakby w moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że ja zacząłem od prozy życia. Czyli w ogóle jak się nawróciłem, to na samym początku w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z tym Bogiem. Ja nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, jaki jest Bóg, dlatego że wszyscy funkcjonowaliśmy tutaj w tym kraju, więc no, Bóg się jawił jako tam srogi człowiek, który nikogo w ogóle w życiu jakby nie interesuje i nie wnika w życie. Tu się okazuje, nawracam się i tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. I jest informacja taka, mam słuchać wewnętrznego jakiegoś człowieka, który do końca też nie wiem, Gdzie się znajduje, gdzie on jest. Tak. O co w tym chodzi? Czy w głowie, czy gdzieś tam poniżej? No i okej, przyjmuję taką informację. No i teraz pierwsza rzecz, jaka przychodzi. Pracuję sobie, bo wtedy pracowałem w firmie z Arturem i Duch Święty zaczyna do mnie mówić w momencie, kiedy jestem w jakiejś rzeczy niedbały. Na przykład przechodziłem sobie gdzieś tam, gniotłem papiery, wyrzucałem do kosza i nie trafiałem. Nie? No i idę sobie dalej, a to coś w środku mi mówi, wróć się i popraw to. Ale czemu? No tak, teraz pytanie, co to jest w ogóle? Czy ja się stałem, kto to mówi? Nie? Czy ja jestem bardziej jakoś, stałem się, nie wiem, poprawny politycznie, że mam być taki po prostu dokładny, religijny, w ogóle tak ładnie poukładany? Nie. Chodzi o to, że to coś zaczyna do mnie mówić, w ogóle popraw swoją postawę. I ten okres w ogóle na samym początku tak naprawdę był dość bardzo wyraźny. Ten głos był wyraźny, że kazał mi poprawiać po prostu rzeczy, a potem już tak nie był. Czyli pierwsza rzecz w ogóle w moim życiu to była, dotyczyła takich, powiedzmy, bardzo podstawowych zachowań. Bądź dokładny. Potem oczywiście więcej się chodzi z Bogiem i czyta Biblię, tam jest napisane, że człowiek ma być po prostu dokładny. Przeklęty człowiek, który robi dzieła Boże niedbale. Skoro tak naprawdę robi jakąś rzecz niedbale, jaka jest różnica między rzuceniem papierka i nie trafieniem do kosza, no to jest taka, przyjdzie ktoś i musi po nim posprzątać. Nie? I tak zaczynała się gdzieś moja rzecz. Potem kolejne rzeczy, no to trafiam do kościoła, jesteśmy w kościele, jest nas niewiele osób i zaczynamy po prostu składać wszystko do kupy. Nikt z nas nic nie potrafi zrobić. Tak, ale to, bo zatrzymajmy się trochę na tym, czyli bo ty zacząłeś pewne rzeczy na przykład w kościele od tego, że zacząłeś zajmować się nagłośnieniem. Tak. Ale nie było to związane z tym, że nagle miałeś sen, przed Ciebie Jezus pokazał Ci, że Ty jesteś teraz człowiekiem od kamień. Nie. Tylko po prostu Ty, jako to, że zrozumiałeś, że cały jesteś Boży, tak. A więc i Twoje talenty, tak? I tak. Twoje takie naturalne też umiejętności, Ty je po prostu kładziesz
w kościele na ołtarz, czyli w ogóle służę w ogóle tym. Czyli to nie czułeś tu jakiegoś takiego, nie wiem, szczególnych emocji. Ale absolutnie. Ani nikt z nas ci tam nie podpowiadał, słuchaj, teraz ciebie tam odsyłamy do służby związanej w ogóle z kablami, nie? Nie. Czegoś takiego nie było. Nie, absolutnie, dlatego, tak jak mówię, pojawiły się rzeczy, mieliśmy spotkanie, teraz okazuje się, że na spotkaniu chcemy zrobić nagłośnienie, no i teraz nikt z nas nic nie potrafi tego zrobić. Kto podłączy kable? Kto podłączy kable, okej, okay, ja nie mam problemu z kablami, bo wiem, do czego służą, ale tu wchodzimy jakby level wyżej i mamy zrobić coś, to się ma nagrać w ogóle i dobrze. Dobrze i teraz na przykład no, jest urządzenie i w ogóle trzeba przeczytać instrukcję. I w ogóle ja nie mam parcia, w ogóle wow, w ogóle trafiłem, nie wiem, w niesamowitą rzecz, będę teraz zajmował się elektroniką, bo ja elektroniki miałem tak. Tylko jest potrzeba zrobienia czegoś i teraz zrobię to albo ja, albo zrobi ktoś drugi. A że powiedzmy jest nas 5 osób, no to wielkiego wyboru nie mamy. Słuchajcie, czyli taka fajna w ogóle też dygresja, że nie rozpoczynaliśmy od nie. Osób 300 ani 200, tylko rozpoczynaliśmy służbę od osób 5. Tak. Także jest jednym z pierwszych naszych liderów. Tak. Stąd tak naprawdę rozmowa też z tobą. Tak, i tutaj jakby kwestia właśnie wynikała z tego, że to jest jakby poziom odpowiedzialności, który chyba towarzyszył też mi w życiu, że jestem odpowiedzialny za jakieś zjawisko. Nie? A czy możesz na przykład też powiedzieć coś takiego, że wyniosłeś trochę czegoś takiego z domu, że jednak powiedzmy pracujący tata odegrał jak gdyby taką pozytywną rolę w twoim życiu? Może... Możliwe, że tak, ale chodzi o to, że jakby te, w ogóle też te pierwsze kontakty z Bogiem, w ogóle z tym, który no, miał mieszkać we mnie i zaczął mnie poprawiać do jakichś konkretnych rzeczy, mam je wykonywać dbale, przełożyło się na to, że jeśli w czymś jestem, ja muszę zamknąć temat dbale, na tyle, ile potrafię. Nie jest to, że ja staję się niesamowitym człowiekiem, nagle kurczę, który będzie nie wiem, robił nagłośnienia, czy jakieś inne rzeczy, ale że na tyle, ile wiem, staram się w tym być dbał i się rozwijam. To nie jest tak, że ja po prostu zostałem w jakimś miejscu, tylko cały czas szukałem rozwiązania. Okej, okay, można zrobić coś lepiej. Jasne, na razie nie mam wielkich wizji, nie mam różnych innych rzeczy, nie przeżywam, nazwijmy to głęboko, nie wiem, zachwycenia, pochwycenia różnych innych rzeczy, ale jestem dokładny w tym, bo inaczej nie jesteśmy w stanie zrobić tych podstawowych rzeczy. Nie nagramy nabożeństwa, nie nagramy spotkania i stąd wynikała po prostu ta dbałość, że trzeba być po prostu dbały, a z tego tak naprawdę miejsca zaczęły się wychodzić inne rzeczy. Jakoś tak, czy jakby na początku swojej drogi z Bogiem w ogóle nie określałeś swojej specjalizacji, absolutnie. Prawda? Tylko położyłeś na ołtarz siebie całego. Tak. Siebie w ogóle całego. I to jest taki właśnie, kochani, temat, który uważam, że jest dzisiaj mizernie też gdzieś tam zrozumiały, że ludzie szukają tego szczególnego służenia Bogu. Tak. Ale właśnie co to też znaczy, te szczególne służenie, nie? Kiedy oddajemy życie Jezusowi, to ja to rozumiem, że cała jestem Boża. Oczywiście. Cała jestem Boża. Kto tak naprawdę na początku w ogóle chodzenia swojego z Bogiem odczytuje siebie jako jakąś tam specjalizację. Ale to było niemożliwe tak naprawdę, bo ja w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy być nowonarodzonym człowiekiem. Tak, ja nie pochodziłem z żadnych kręgów, powiedzmy, zielonoświątkowych, czy różnych innych, więc nowe narodzenie było dla mnie czymś tak totalnie nowym, że po moim nowym narodzeniu ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Dokładnie. I teraz, no to skąd mam wiedzieć w ogóle, kim jestem, czy jestem prorokiem w ogóle. Ja jeszcze nawet tak nie przeczytałem, że tacy w ogóle jakieś persony są, więc no po prostu byłem. Tak. Byłem z tym, co mam, jakie mam talenty, rozwijałem się i tak naprawdę potem też pracując sam ze sobą, robiąc porządki, powiedzmy, nie wiem, z przekleństwami pokoleniowymi, które mimo wszystko dotykają ludzi, blokują ich przed dalszym rozwojem. Mhm. Zrobienie tych porządków pozwoliło jakby sięgać dalej. Mhm. Co nie zmienia postaci rzeczy, że ja też na przykład, ja też się frustrowałem, bo to nie jest tak, że potem jak ludzi się robi coraz więcej, to przychodzą ludzie, którzy mają niemalże jakieś tam wielkie objawienia, a ty siedzisz i tam... A ja ciągle się doczekam. Tak. I nic w ogóle ciekawego. Ale nie zmieniło to postaci rzeczy, że ten Duch Święty, ten Bóg do mnie wtedy mówił w takich sytuacjach. Pamiętam, przychodziłem do niego, mówię, kurczę, już jestem zmęczony, już potrzebowałbym, w ogóle nic nie widzę, nic nie słyszę, nie mówisz do mnie. A on mówił do mnie taką rzecz, że te drzwi do duchowej rzeczywistości zawsze stoją przed tobą otworem. Nieważne w jakiej jesteś kondycji, takiej czy innej, zawsze możesz złapać za klamkę i tam wejść. Najprościej było się obrazić w ogóle, że to taki jest mechanizm, ale taki jest. Kiedy podejmujemy decyzję, że chcemy wejść, wchodzimy. Nieważne, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, możemy to zrobić. I ja dopiero wtedy zacząłem z tego korzystać.
przy całym tym jakby technicznym zagadnieniu, nie? Że trzeba jednak je zrobić. Ja uważam, że jest jakaś taka forma patologii w ogóle w Kościele, gdzie ludzie chcą się nazywać. W ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Tak, to jest też po części to, o czym wczoraj ja mówiłam też tak. W kazaniu, nie? Że to pokolenie jest w ogóle słabe. Tak. Ono jest słabe, dlatego że zanikają jednak te takie starodawne, tradycyjne wartości w ogóle, wiesz, chrześcijańskie. Oczywiście. Przecież tak naprawdę, ja to naprawdę dziękuję Bogu, że mnie i Artura nikt nigdy nie potraktował w taki sposób, że powiedzmy my, jako małolaci w wierze, żebyśmy byli dopuszczeni do na przykład głosu. Ja nie mówię, żeby nie służyć, ale oczywiście. Do głosu. Nikt z nas nie nadaje się na samym początku w ogóle chodzenia z Bogiem, do tego w ogóle, żeby przewodzić w ogóle drugiemu człowiekowi i tak dalej. Rozpoczynał w ogóle od takich totalnych w ogóle, wiesz, podstaw. W ale ogóle, jasne. Nie? Ale też w naszym życiu, zobacz, nie było też tak, że nagle trafiliśmy na bardzo, bardzo głęboką wodę, że tak. Tą naszą grupkę 5 osób nagle rzuciło powiedzmy na 1000, tak. Bo byśmy tego nie ogarnęli. Tak. W ogóle też jakby nasz wzrost był cały czas jakby systematyczny tak. I wtedy cała infrastruktura wokół nas też rosła, jakby była adekwatna do tego, co my potrafiliśmy zrobić. Dokładnie. Nie było odwrotnie, że w ogóle nasze ego jest takie wielkie i potem my kimś zarządzamy, bo tak nie ma. Tak jak dzieci dorastają. W ogóle kiedyś Watchman Nee w ogóle powiedział taką fajną rzecz, która też zweryfikowała moje życie. On powiedział tak, nie można przyspieszyć wzrostu duchowego, można go tylko opóźnić. I jakby to zdeterminowało gdzieś też moje życie, że okej, okay, moim zadaniem jest to nie pchać się w ogóle gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, ale ważniejsze jest to, żebym ja jakimiś głupotami go nie spowolnił tego wzrostu. Tak. Wiecie, czemu w ogóle też zdecydowałam się, że stadzim? Dlatego, że to już jest 10 lat, tak, jak jesteśmy razem, nie? No. 10. Chodzi o to, że ja ufam w fach Tadeusza. Bo jest to człowiek, który złożył materiał dowodowy w postaci swojego poświęcenia. Ja się czuję bardzo bezpiecznie, kiedy ty na przykład jesteś w kościele i zajmujesz się tematami związanymi z nagłośnieniem. Ale zaczynałeś w ogóle od takich bardzo podstawowych rzeczy, gdzie również nie miałeś pojęcia, ale, prawda? Jasne. Ale również nie czułeś emocjonalnego jakiegoś takiego pobudzenia od Boga. Po prostu zrozumiałeś to, że jesteś cały Boży, tak. I w ogóle zacząłeś służyć w Kościele swoimi też talentami. Talentami, oczywiście. Bo inaczej po prostu byśmy w pewnych kwestiach też nie ruszyli do przodu. Czy uważasz, że ten temat, że jesteś powiedzmy po dzień dzisiejszy dalej głównym motorem zarządzania w ogóle służby nagłośnieniowej, czy to ci zblokowało twój rozwój w temacie w ogóle jako proroka? Nie, ale nie, oczywiście, że nie, tylko jakby na samym początku wydawało mi się, że to blokuje. Okay. Wydawało mi się, jakby byłem przygnieciony tym wszystkim, że wokół tego trzeba też popracować. Tak. Czyli to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, mam nowy na przykład mikser czy jakiekolwiek inne urządzenie i ja o tym urządzeniu nic nie wiem. Musiałem poświęcić czas na to, żeby po prostu się cokolwiek dowiedzieć, więc wydawało mi się, że przy natłoku bycia ojcem, mężem, pracując i tak dalej, w ogóle uciekają mi rzeczy. One nigdy nie uciekły. Inaczej w ogóle ja sobie te rzeczy bardzo przerabiałem coś z Bogiem, że tak to głupio zabrzmi, ale zadawałem mu na ten temat pytania i on powiedział, że nigdy się nie spóźnia. I ten mój rozwój w ogóle duchowy był wynikiem tak naprawdę cały czas mojego trwania w podstawowych bardzo rzeczach, czyli wszedłem w coś, jestem odpowiedzialny, ciągniemy i to jedno z drugim nie blokuje. To tak jakby powiedzmy, no nie wiem, ciało człowieka rosło, a nie rósł jego umysł. No. Tak. Są patologiczne przypadki takich osób, ale generalnie tak nie jest. W ogóle to jedno z drugim działa. I nawet jak sobie ostatnio to obserwowałem, to pomimo czasami natłoku w ogóle gdzieś zajęć i tak dalej, nie umykają mi rzeczy. Muszę się bardziej skupić. Jasne, to wymaga jakiegoś tam zaangażowania, ale to nie ucieka. Dlatego ja jestem zwolennikiem jakby pracy nad takimi bardzo podstawowymi rzeczami. Dlatego, że tam, tak jak wtedy, no, nie miałem bardzo dużo rzeczy na samym początku, on mnie uczył dokładności. Przyłóż się. Poprawi. Żeby człowiek nie będzie wierny w takich małych w ogóle rzeczach, nic się więcej nie wydarzy. Jakże będzie mógł być wierny w rzeczach w ogóle większych? Ale nie ma tak naprawdę, jeśli nie przyjmie człowiek odpowiedzialności w jakiejś małej sferze, to jak będzie odpowiedzialny potem w rzeczach większych? To są takie rzeczy, które się w ogóle kupy nie trzymają. Oczywiście. Nie?
A to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, że jakby ludzie też oczekują dokładności od drugiej osoby, sami tego nie dają. Tak. Ja nieraz ze Staśkiem gdzieś tam rozmawiałem, mówię, musisz być dbały w ogóle w tych rzeczach, bo ty ode mnie wymagasz, że ja do ciebie podchodzę na serio, na 100%. Nie na 50, nie na 5, na 100% mam coś ci zrobić. A z drugiej strony ty na przykład tego nie robisz. I teraz pytanie, jeżeli taką miarę przełożymy, to idź sobie na przykład do dentysty, który też robi zęby na 20%. Ja nie wiem, którego zęba ci po prostu tam wyleczy, nie? No nikt takich numerów nie chce. To dlaczego na przykład w ogóle ty idziesz w tym kierunku niedbałości? Mhm. Ale w ogóle myślę, że jest takie dosyć spore niezrozumienie właśnie w tym temacie, że cały jestem Boży. Tak. Że cała jestem Boża, nie? Czyli tak naprawdę dopóki ja nie rozpoznam, o ile w ogóle jest jakaś specjalizacja nad twoim życiem, bo ja uważam, że nie wszyscy są urzędnikami. Ale oczywiście. A to jest większa odpowiedzialność, nic więcej. Historia by tego nie poniosła. Ja, nie byłby nie pracować. Z generałami, dokładnie. Nie miałby kto pracować. Ale ten temat taki, że ludzie nie rozmyślają nad tym, że cały jestem Boży. Boże, a więc w co dzisiaj, jako ten cały Boży, mogę się na przykład zaangażować w mojej wspólnocie. Nie? Tak. Bo ludzie właśnie są w takim często myśleniu, to sobie coś wydziwię. No bo dzisiaj jest ta mentalność, wiesz, no możesz być kim chcesz. Tak. Okej, okay, próbuj, niech ci w ogóle wyjdzie, nie? Tak, w ogóle niech ci wyjdzie, wiesz, idź na sam szczyt, ale jeśli ci nie wyszło, nie? To czemu tak naprawdę nie rozpocząć w ogóle od podstaw? Wiesz, mnie zawsze w ogóle dotykało praktyka życia ludzi. Praktyka. To w ogóle ja zawsze szukałam, bo zresztą jak się też na nowo narodziłam, to moją taką pierwszą modlitwą to w ogóle było: Boże, ja chcę się nauczyć żyć. Tak. Żyć z Tobą. Nie tak, bo ty jesteś nowego. Tak, nie chcę być odklejona, nie chcę być w ogóle jakaś taka... Lobotomii. Tak, w ogóle nadduchowa. Chcę być dotykalna w ogóle dla ludzi. Chcę tak chodzić z Tobą, tak, ale chcę, żeby ta duchowość, jak to tak można w ogóle powiedzieć, była taka osadzona na tej rzeczywistości, nie? Że ja mam tą podstawę zbudowaną, ja w ogóle wiem, po czym chodzę, ja tu zapraszam człowieka, wiesz, my tu mamy w ogóle po czym pochodzić, nie? Dzisiaj jest masa lewych interpretacji, ludzie się lewo w ogóle odczytują i też między innymi dlatego, że nie przychodzą do tego miejsca zrozumienia, cała jestem Boża, cały jestem Boży. Boże, idę do mojego pasterza, idę do mojego lidera i pytam, gdzie na przykład mogę pomóc. I to jest też to, ja często też to na przykład do Sary mówię, Sara, posprzątaj. Posprzątam to, co chcę. Ja mówię, nie. Musisz posprzątać, jaka jest potrzeba. Tak. Więc to jest, o, jakby we wspólnocie dobrze jest na przykład, gdy ktoś przyjdzie i zapyta, jaka jest potrzeba, w ogóle co mogę pomóc, w czym w ogóle mogę pomóc. Tak. Ale ja mam takie wrażenie, że ludzie nie odczytują tego jako służbę. I to jest złe myślenie. Bo skoro cała jestem Boża, tak, to wszystko w moim życiu, co jest, to w ogóle służy Bogu. Jakie to ma znaczenie, czy ktoś jest ewangelistą, czy ktoś tak naprawdę, powiedzmy, zajmuje się kupowaniem do kościoła kabli. To nie ma żadnego znaczenia. Trzecia osoba dba o te kabli, tak? Czwarta osoba, nie wiem, spisuje w ogóle, czy danych kabli, powiedzmy, tam nie brakuje i tak dalej. Tak. Uważam, że zachwianie właśnie w tym temacie, nie, takich wartości, starych wartości w ogóle chrześcijańskich powoduje, że jest masa w ogóle wykrzywień i też młode dzieciaki w ogóle, wiesz, biegają gdzieś i tak naprawdę nie wiedzą, od czego tak naprawdę to swoje życie w ogóle zacząć. Jasne. Tak. Ja w ogóle, jest taka rzecz napisana w Biblii, że jak szli na wojnę, to w ogóle też mi to zweryfikowało, bo ja na samym początku tak naprawdę też nie wiedziałem. Ja nie miałem wielkich objawień, kim będę za jakieś tam, nie wiem, 30 lat, co ja będę robił w ogóle, że dostałem jakiś pionę w głowę i nagle już się widzę w ogóle gdzieś tam niemalże na Górze Karmel, w ogóle coś będę robił, jak cała gdzieś tam Eliasz, Elizeusz i tak dalej. Ja nie wiedziałem w ogóle, więc zacząłem od podstawowych rzeczy. A potem sobie w Biblii przeczytałem, że jak szli na wojnę, to łupy były dzielone pół na pół. Ci, którzy walczyli i ci, którzy zabezpieczali jakby tyły. I że jakby jedno nie było gorsze od drugiego, ani lepsze. Nie? I ja sobie zobaczyłem, ok, nie jestem w stanie walczyć z przodu, ale nic mi nie umknie i ja się podepnę po prostu po to, co idzie. I dostanę taki sam dział. I ja trochę do tego podszedłem tak trochę cwaniacko, że nie stracę na tym. Nie stracę, że teraz będę sobie wymyślał po prostu wielkie rzeczy, bo raz, że nie wiedziałem, dwa, że też jestem realistą, więc wiedziałem, że brakuje mi materiału w mojej osobie nawet, żebym po prostu się tak rozpędził, więc no, podpiąłem się pod was. Głosicie, w ogóle jesteście na ulicach, w ogóle i tak dalej. Przecież ja na samym początku, dla mnie wyjście na ulicę to był dramat.
nie byłem taki od razu, że tam polecę i coś zrobię, ale okej, dobra, jestem jaki jestem, ale pomogę wam w tym, tak. co robicie na tej ulicy. W którymś momencie dojdę do tego miejsca, w którym wy jesteście, ale na razie zrobię jako to zaplecze. Ja na tym nie straciłem. Zresztą to by był, Bóg musiałby być kłamstwem, po co to napisał, nie? W ogóle można powiedzieć, że bycie na jakimś etapie, a czasami i na całe życie, bycie pomocą, to nie jest nic mniejszego. Ale dziecko to gdzie ma pójść na wojnę? Dziecko musi być gdzieś na zapleczu przez pewien okres czasu. Nawet tam się nauczyć tego fechtunku w ogóle życia, więc prędzej czy później gdzieś tam trafi, nie? Więc to jest normalna rzecz. Wiadomo, że ja to tak w ogóle z perspektywy też jakby wielu już lat chodzenia z Bogiem i też jakby naszej też relacji, nie? To ile przy tym wszystkim tak naprawdę było też śmiechu. Ale ja takich, takich rzeczy, których tak naprawdę dzisiaj komedię można w ogóle pisać, nie? Jak człowiek zaczyna w ogóle tak naprawdę od podstaw, nie wiemy, Boże, jak to zrobić, ale Ty jesteś z nami, my tu w ogóle kładziemy wszystko, co w ogóle mamy, no i ruszamy, nie? Tak, oczywiście. I ruszamy w ogóle i działamy, nie? Jasne, przecież pierwszy mikser, który podłączałem, to w ogóle, no ja mam jakieś tam pojęcie, no ale patrzę w ogóle, okej, okay, ja nie mam pojęcia, jak nie wybuchniemy? Będzie okej, okay, nie, no dobra, instrukcja, chociaż no dobra, tu pasuje, tutaj podłączyliśmy, działało. Wzięliśmy to przez tak zwaną wiarę, bo nic nam nie pozostało. Tak. Musielibyśmy powiedzmy, nie wiem, wziąć jakieś lekcje, okej, okay, nie było na to czasu, nie było możliwości. Generalnie jestem za tym, żeby się zawsze dokształcać, ale w pewnych przypadkach nie da rady. No ale okej, okay, ponieśliśmy ciężar, no zrobiliśmy i lecimy dalej, nie? Proste rzeczy, chociaż tak naprawdę nikt z nas nie był predysponowany do tego, żeby takie rzeczy robić. I w ogóle, jak w Bożym Królestwie jest... Znaczy, bo to nie jest twoja pasja. Ale w sensie, czy nie? Kable, mikser i tak dalej. To nie jest twoja pasja, prawda? Nie. To jest temat odpowiedzialności. Oczywiście. Po prostu uznałeś, że jest taka potrzeba w kościele. Tak. Dotknąłeś tego tematu. Tak. Poświęciłeś w tym temacie, mogę powiedzieć, już 10 lat. Tak. Czyli pomimo to, że jesteś osobą proroczą, jesteś wstawiennikiem, jesteś mężem, jesteś biznesmenem, jesteś ojcem, to przez 10 lat zajmujesz się rzeczami, które totalnie nie są twoją pasją. Ale oczywiście, że nie. Tylko i wyłącznie z uwagi na to, że jest taka potrzeba w kościele. Ale bo to jest prosta rzecz. Gdybym na przykład nie zrozumiał tego, że to zaplecze w ogóle też będzie moim działem, moim zyskiem jakimś, tak. To teraz zobacz, no gdybym tego nie zrobił, to wszyscy na tym tracimy. Jakość, powiedzmy, przekazu w ogóle tracimy, nigdzie nie docieramy w ogóle i tak dalej, no więc musimy mieć na tyle dobre te rzeczy i w tym się rozwijać, bo inaczej nawet przecinek nie, w postaci was nie jest w stanie zrobić niczego. Więc okej, okay, jeśli wy zaczniecie robić to, tym się zajmować, to z automatu w ogóle no, tracimy na głoszeniach, na czasie, który trzeba poświęcić na naukę, więc wolałem zrobić to ja. Mhm. I dlatego za to się wziąłem i jestem przy tym, żeby uwolnić inne osoby, które, no powiedzmy, wiedzą już kim są i wiedzą jakie rzeczy mają zrobić, żeby one to zrobiły. Potem ja mogę wykształcić kolejnego człowieka na moje miejsce i przesunąć się po prostu dalej. Uważam, że tak to działa. Bierzemy jakiegoś młodego i jego uczymy, żeby wszedł w nową rzeczywistość. Dokładnie. Kochani, żeby też nie zagadywać i nie rozciągać tego tematu na nie wiadomo ile tak tam jest. Części, to chciałabym powiedzieć taką rzecz, że nikt nie zaczyna od, że tak powiem, jakiejś tam góry i wielkich spraw. Wszyscy rozpoczynamy tak naprawdę od tak w ogóle od podstaw. Od prozy życia. Od prozy życia. My z Arturem, że tak powiem, pierwszych ludzi, których Bóg dał nam do tego, żebyśmy się nimi opiekowali, no to niestety byli ludzie pośrodku dla bezdomnych, tak? Czyli tak naprawdę, ja nie mówię, że Bóg testuje, ale tak naprawdę Bóg patrzy, jaki my mamy stosunek w ogóle do człowieka. Jasne. Jaki mamy stosunek w ogóle do tego, co chcemy robić, tak? Jeśli nie będziecie wierni w małym, jakże mogę wam zaufać w rzeczach tak naprawdę większych? Czy rozpoczęcie od rzeczy większych spowodowało, że nie możemy wejść w rzeczy, rozpoczęcie od rzeczy mniejszych spowodowało, że nie możemy wejść w rzeczy większe? Nie, absolutnie. To powoduje, że uczymy się odpowiedzialności, że uczymy się poświęcenia, uczymy się tego, w jaki sposób w ogóle być odpowiedzialnymi, w jaki sposób też się stać dla ludzi przykładem, tak? Jasne. W taki sposób można to powiedzieć, więc chciałbym zakończyć to takim hasłem, że jako nowonarodzony człowiek należysz cały do Boga i nie musisz od samego początku określać swojej specjalizacji, bo jest taka opcja, że się w ogóle w tym pomylisz, ale dobrą rzeczą jest przynieść w ogóle całego siebie Bogu i powiedzieć: Boże, jestem gotowy, gotowa służyć w ogóle wszystkim, co mam, swoimi naturalnymi też umiejętnościami. Chcę po prostu służyć w kościele, tak? Tak jest. Tak, super.